Agata Christie. Ogar śmierci. Po raz pierwszy usłyszałem o tej sprawie od Williama P. Ryana, korespondenta pewnej amerykańskiej gazety. Jadłem wraz z nim obiad w Londynie, w przededniu jego powrotu do Nowego Jorku, i przypadkiem wspomniałem, że wybieram się nazajutrz rano do Falbridge. Falbridge? W Kornwalii? Tylko jedna osoba na tysiąc albo i na milion wie, że istnieje jakieś Falbridge w Kornwalii. Wszyscy zawsze przyjmują za rzecz oczywistą, że chodzi o Falbridge w hrabstwie Hampshire. Wiedza, jaką wykazał Ryan, pobudziła więc moją ciekawość. Tak, w Kornwalii. Znasz to miejsce? Zamiast odpowiedzi zaklął cicho, po czym spytał, czy przypadkiem nie znam tam domu o nazwie Treherne. Moje zainteresowanie wzrosło. Ale znam, nawet bardzo dobrze. Właśnie jadę do Treherne. To dom mojej siostry. Coś takiego to nadzwyczajne. Zaproponowałem, by przestał robić tajemnicze uwagi i wyjaśnił, o co mu chodzi. No cóż, aby to uczynić, będę musiał cofnąć się do pewnego mojego przeżycia z początków wojny. Westchnąłem. Wydarzenia, które tu relacjonuję, miały miejsce w 1921 roku. Wspominanie wojny to ostatnia rzecz, na jaką ktokolwiek miałby ochotę. Zaczynaliśmy już, dzięki Bogu, zapominać. Poza tym wiedziałem, że William P. Ryan potrafi rozprawiać o swoich przeżyciach wojennych w sposób niewiarygodnie rozwlekły. Ale teraz nic już nie mogło go powstrzymać. Na początku wojny, jak zapewne wiesz, moja gazeta wysłała mnie do Belgii. To też miałem okazję pokręcić się trochę po tym kraju. Jest tam pewne małe miasteczko, które nazwę X. Dziura zabita deskami, ale znajduje się tam spory klasztor. Siostry w białych, jak to się nazywa? Nie znam nazwy tego zakonu, a zresztą to nie ma znaczenia. No więc to małe miasteczko leżało na drodze natarcia Niemców. Zjawiła się kawaleria. Ale proszę cię. No już, już dobrze, dobrze. To nie jest opowieść o niemieckim okrucieństwie. Mogłaby nią być, ale nie jest. W istocie było wręcz odwrotnie. Szwaby natarły na ten klasztor, dostały się do środka i wszystko wyleciało w powietrze. O, no, dziwna sprawa, czyż nie? No oczywiście na pierwszy rzut oka można by sądzić, że Niemcy świętowali zwycięstwo i zaczęli coś majstrować przy swoich materiałach wybuchowych, ale wszystko wskazuje na to, że wcale ich ze sobą nie mieli. Nie byli specjalistami od dynamitu. Nie mogę natomiast zrozumieć, jakim cudem zakonnice mogły znać się na materiałach wybuchowych. No pomyśl tylko, siostry zakonne. To rzeczywiście dziwne. I zacząłem wypytywać o tę sprawę miejscowych wieśniaków. Dla nich wszystko było jasne i zrozumiałe. Ich zdaniem był to stuprocentowo skuteczny, nowoczesny cud. Podobno jedna z tych sióstr zapowiadała się na przyszłą świętą. Wpadała w trans i miewała wizję. Według opinii tych chłopów to ona właśnie dokonała tej sztuczki. Ściągnęła piorun, żeby uderzył w bezbożnego szwaba. No i uderzył i doszczętnie zniszczył jego oraz wszystko, co znajdowało się w polu rażenia. Bardzo skuteczny cud. W rzeczywistości nigdy nie poznałem prawdy. Nie miałem czasu. Ale wówczas cuda były ostatnim krzykiem mody, aniołowie w mąs, no i tak dalej. Opisałem to wszystko, dorzuciłem nieco wzruszających szczegółów, podlałem religijnym sosem i wysłałem artykuł do mojej gazety. W Stanach przyjęto go bardzo dobrze. Wtedy podobały im się tego rodzaju kawałki. No ale... Co? Ale?
Jak się zapewne domyślasz, w trakcie pisania cała ta historia bardzo mnie zainteresowała. Chciałem dowiedzieć się, co tam naprawdę zaszło. Na miejscu nie było już nic do oglądania. Pozostały tylko dwie ściany. Na jednej z nich widać było czarny ślad, przypominający kształtem olbrzymiego psa. Okoliczni wieśniacy śmiertelnie lękali się tego znaku. Nazwali go ogarem śmierci i po zmroku bali się tamtędy chodzić. Wszelkie ludowe wierzenia są zawsze interesujące, więc zapragnąłem zobaczyć damę, która dokonała tej sztuczki. Okazało się, że nie zginęła. Wyjechała z grupą innych uchodźców do Anglii. Zadałem sobie sporo trudu, by ją odszukać. Dowiedziałem się, że wysłano ją do Trirn, Falbridge, w Kornwalii. Ależ na początku wojny moja siostra udzieliła schronienia uciekinierom z Belgii. Było ich około 20. Postanowiłem odnaleźć tę kobietę, jeśli tylko pozwoli mi na to czas. Chciałem usłyszeć jej relację o katastrofie. Ale potem byłem zajęty, miałem do załatwienia to i owo i cała sprawa wyleciała mi z głowy. A poza tym do Kornwalii jest daleko. Prawdę mówiąc, zapomniałem już o tym wszystkim. No i dopiero teraz, kiedy wspomniałeś o Falbridge, cała historia ożyła w mojej pamięci. Muszę spytać siostrę. Być może coś o tym słyszała. Wszyscy Belgowie zostali już oczywiście. Oczywiście dawno repatriowani. Ach, jasne. No, tak czy owak, gdyby twoja siostra cokolwiek na ten temat wiedziała, będę ci wdzięczny, jeśli przekażesz mi te informacje. Możesz na mnie liczyć. I na tym się skończyło. Następnego dnia po przyjeździe do Trirn przypomniałem sobie opowieść mego przyjaciela. Siedzieliśmy z siostrą na tarasie przy podwieczorku. Kitty, czy wśród twoich Belgów nie było przypadkiem jakiejś zakonnicy? Nie masz chyba na myśli siostry Marii Angelique? Jak możliwe, że to właśnie o nią mi chodzi. Opowiedz mi o niej. Och, mój drogi, cóż to za niezwykłe stworzenie. A wiesz, ona nadal tu przebywa. Jak to? W tym domu? Ależ nie, w miasteczku. Doktor Rose. Pamiętasz doktora Rose? A, przypominam sobie. Stary człowiek w wieku około 80 lat. To doktor Laird. Ach, on zmarł. A, tak. Doktor Rose mieszka tu zaledwie od kilku lat. Jest dość młody i uwielbia różne eksperymenty. Wykazał ogromne zainteresowanie siostrą Marii Angelique. Ona miewa halucynacje i temu podobne. Wiesz, niewątpliwie z medycznego punktu widzenia jest szalenie ciekawym przypadkiem. Biedactwo nie miała gdzie się podziać. Według mnie rzeczywiście jest stuknięta, ale bardzo sugestywna, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. No więc, jak już powiedziałem, nie miała dokąd pójść. I doktor Rose bardzo uprzejmie urządził ją w miasteczku. O ile wiem, pisze o niej monografię czy coś w tym rodzaju. Nie mam pojęcia, co pisują lekarze. Co ty o niej wiesz? Cóż, Kitty, słyszałem dość zadziwiającą opowieść. Ona wygląda na osobę, która może człowieka wysadzić w powietrze, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Uważam, że powinienem odwiedzić tę młodą kobietę. Tak, zrób to. Chciałabym usłyszeć, co o niej sądzisz. Najpierw jednak udaj się do doktora Rose. Może przespacerowałbyś się do miasteczka po podwieczorku? Przystałem na jej propozycję. Zastałem doktora Rose w domu i przedstawiłem mu się. Był to młody jeszcze człowiek o miłej powierzchowności, a jednak miał w sobie coś odpychającego. Jego osobowość była zbyt silna, by mógł budzić sympatię. Kiedy tylko wspomniałem o siostrze Marii Angelique, zamienił się w słuch.
okazywał żywe zainteresowanie, przekazałem mu relację Ryana o całej sprawie. Ach, to wiele wyjaśnia. To naprawdę wyjątkowo interesujący przypadek. Ta kobieta przyjechała tu najwyraźniej po przebyciu jakiegoś poważnego wstrząsu psychicznego. Znajdowała się również w stanie silnego podniecenia nerwowego. Miewała halucynacje o nader zaskakującym charakterze. To niezwykła osobowość. Może zechciałby pan udać się ze mną i złożyć jej wizytę? Naprawdę warto ją poznać. Chętnie zgodziłem się na to. Wyruszyliśmy razem. Naszym celem był niewielki, położony na skraju miasteczka domek. Fallbridge jest niezwykle malowniczym miejscem. Leży przy ujściu rzeki Foe. Większa część miasteczka znajduje się na wschodnim jej brzegu, gdyż zachodni jest zbyt stromy do zabudowy. Ale kilka domków trzyma się urwistej ściany. Mała willa doktora, położona po stronie zachodniej, była przyczepiona do krawędzi urwiska. Z jej okien widziały się ogromne fale uderzające o czarne skały. Niewielki domek, do którego zmierzaliśmy, leżał w głębi lądu i z jego okien nie było widać morza. Mieszka tu rejonowa pielęgniarka. Postarałem się, by wzięła siostrę Marii Angelique do siebie. I dobrze się stało, ponieważ powinna ona znajdować się pod stałym fachowym nadzorem. A czy ona zachowuje się w pełni normalnie? Za chwilę sam pan to oceni. Siostra Marii Angelique leżała na szeslągu, ustawionym przy oknie. Kiedy weszliśmy, odwróciła głowę. W jej dziwnej, bladej, niemal przeźroczystej twarzy błyszczały ogromne oczy. Odbijała się w nich jakaś niezgłębiona tragedia. Dobry wieczór, siostro. Dobry wieczór, monsieur le docteur. Pozwoli, siostra, że przedstawię jej mego przyjaciela, pana Estratera. Witam pana. Bardzo nieprzyjemnie. Jak się siostra dziś czuje? Tak jak zwykle. Wydaje mi się, że wszystko jest nierealne. Mijają dni, miesiące, może nawet lata. Sama nie wiem. Realne wydają mi się jedynie moje sny. Więc nadal siostra miewa sny. Och, ciągle. Czy może pan to pojąć? Sny wydają mi się bardziej realne niż życie. Czy siostra śni o swoim kraju? Nie. O Belgii? Nie. Śni mi się kraj, który nigdy nie istniał, nigdy. Ale przecież pan o tym wie, monsieur le docteur. Mówiłam to panu wiele razy. A może ten gentleman jest również lekarzem? Może lekarzem od chorób mózgu? Och, nie. Nie jestem lekarzem. Sądziłem, że zainteresuje siostrę spotkanie z panem Estraterem. On wie coś o Belgii. Opowiadano mu niedawno o waszym klasztorze. To nic szczególnego. Pewnego wieczora jadłem obiad z przyjacielem, który opisał mi ściany zburzonego klasztoru. Ach, a więc został zburzony. Proszę mi powiedzieć, monsieur, czy pański przyjaciel opowiedział, w jaki sposób został zburzony? Został wysadzony w powietrze. Wieśniacy boją się przechodzić tamtędy w nocy. Ale dlaczego się boją? Z powodu czarnego znaku na zburzonej ścianie. Podobno czują przed nim zabobonny lęk. Proszę mi powiedzieć, monsieur, szybko, zaraz proszę mi powiedzieć, jak wygląda ten znak? Przypomina ogromnego psa. Wieśniacy nazywają go ogarem śmierci. No więc to prawda. To prawda. Wszystko, co pamiętam, jest prawdą. To nie jest żaden nocny koszmar. To się wydarzyło. Co się wydarzyło, siostro? Ja przypominam sobie. Tak. Tam na stopniach. Tak, przypominam sobie. Przypominam sobie, jak to było. Wykorzystałam tę moc, którą posługiwałyśmy się już wcześniej. Stałam na stopniach ołtarza i zakazałam im podchodzić bliżej.
prosiłam, żeby odeszli w pokoju. Nie posłuchali. Wciąż się zbliżali, chociaż ich ostrzegałam. Więc wypuściłam na nich. O, kara śmierci! Zamknęła oczy i drżąc na całym ciele opadła na oparcie szezlonga. Doktor wstał, wyjął z kredensu szklankę, napełnił ją do połowy wodą, dolał parę kropli jakiegoś płynu z małej buteleczki, którą wyciągnął z kieszeni, po czym podał szklankę siostrze. Proszę to wypić. Wypiła. Chyba bezwiednie. Patrzyła daleko w przestrzeń, jakby kontemplując jakąś własną, wewnętrzną wizję. A więc to wszystko prawda. Wszystko. Miasto kręgów, lud kryształu. Wszystko to, wszystko prawda. Na to wygląda. Tak. Tak. To wszystko prawda. Niech mi siostra opowie o tym mieście. O mieście kręgów. Chyba tak je siostra nazwała. Tak. Tak, to tam były trzy kręgi. Pierwszy był dla wybranych, drugi dla kapłanek, a zewnętrzny to dla kapłanów. A co znajdowało się w środku? Gwałtownie wciągnęła powietrze, a w jej głosie pojawił się nieopisany lęk. Dom z kryształu. Wyrzuciwszy z siebie te słowa, dotknęła prawą dłonią czoła i nakreśliła na nim palcem jakąś figurę geometryczną. Zesztywniała, przymknęła oczy i zaczęła się lekko kołysać. A potem wyprostowała się nagle, jakby gwałtownie zbudzona ze snu. Co się dzieje? Co ja mówiłam? Nic takiego. Siostra jest zmęczona, potrzebuje odpoczynku. Zaraz sobie pójdziemy. Kiedy wychodziliśmy, robiła wrażenie wciąż oszołomionej. A więc? Zaczął Rose, gdy znaleźliśmy się już na zewnątrz. Co pan o tym wszystkim sądzi? Sądzę, że wszystko pomieszało jej się w głowie. Tak pan uważa? Nie. Prawdę powiedziawszy, była dziwnie przekonująca. Słuchając jej, odniosłem wrażenie, że rzeczywiście zrobiła to, o czym mówiła. Że istotnie dokonała swoistego, gigantycznego cudu. Ale ona sama zdaje się święcie w to wierzyć. Dlatego właśnie... Właśnie uważa pan, że pomieszało jej się w głowie. Być może... Ale spójrzmy na sprawę z innego punktu widzenia. Przypuśćmy, że rzeczywiście dokonała tego cudu. Przypuśćmy, że osobiście zniszczyła budynek i uśmierciła kilkaset osób. Samym wysiłkiem woli? Proszę mi powiedzieć, czy zauważył pan gest, jaki wykonała wspominając dom z kryształu? Dotknęła dłonią czoła. No właśnie. I zakreśliła na nim koło... Katolicy w podobny sposób czynią znak krzyża. A teraz, panie Strater, powiem panu coś interesującego. Ponieważ słowo kryształ pojawiało się często w chaotycznych wypowiedziach siostry Marii Angelique, przeprowadziłem pewien eksperyment. Pożyczyłem kryształową kulę i pewnego dnia niespodziewanie pokazałem ją mojej pacjentce, chcąc zbadać jej reakcję na ten przedmiot. I co? Otóż rezultat okazał się zaskakujący i sugestywny. Całe jej ciało zesztywniało, patrzyła na kryształ, jakby nie była w stanie uwierzyć własnym oczom. Potem osunęła się przed nim na kolana, wyszeptała kilka słów i zemdlała. A co to były za słowa? Bardzo dziwne, powiedziała. Kryształ. A zatem wiara nadal żyje. Niesamowite. I sugestywne, czyż nie?
To było 2 tygodnie temu. Celowo czekałem na ten właśnie moment. Jutro przystąpię do kolejnego eksperymentu. Z kryształową kulą? Tak. Z kryształową kulą. Poproszę siostrę, by zaczęła się w nią intensywnie wpatrywać. Sądzę, że rezultat powinien okazać się interesujący. Tak, ale co właściwie spodziewa się pan osiągnąć? Moje zdawkowe pytanie przyniosło nieoczekiwany efekt. Roz zesztywniał, poczerwieniał i wyraźnie zmienił sposób bycia. Zaczął mówić sformalizowanym językiem profesjonalisty. Chcę wyjaśnić istotę pewnych zaburzeń umysłowych, dotychczas nie do końca zrozumiałych. Siostra Maria Angelique jest niezwykle ciekawym obiektem badań. Zacząłem powątpiewać, czy jego zainteresowanie ma charakter czysto profesjonalny. Czy pozwoli pan, że wezmę udział w tym eksperymencie? Oczywiście. Nie widzę przeszkód. Odparł po chwili wahania, podczas której wyczułem intuicyjnie, że perspektywa mojej obecności wcale go nie zachwyca. I dodał: przypuszczam, że nie zabawi pan długo w naszym miasteczku. O nie, wyjeżdżam. Za 2 dni. Odpowiedź ta chyba go zadowoliła. Rozchmurzył się i zaczął mówić o jakichś doświadczeniach przeprowadzonych ostatnio na świnkach morskich. Zgodnie z umową spotkaliśmy się z doktorem nazajutrz po południu i obaj poszliśmy do siostry Marii Angelique. Tym razem doktor był nad wyraz towarzyski. Pomyślałem, że chce zatrzeć niemiłe wrażenie, jakie wywarł na mnie poprzedniego dnia. Nie powinien pan traktować zbyt poważnie tego, co wczoraj powiedziałem. Nie chciałbym, aby uważał mnie pan za niedouczonego zwolennika nauk okultystycznych. Najgorsze we mnie jest to, że mam piekielną słabość do analizowania ciekawych przypadków. Naprawdę? Otóż, niektórzy ludzie mają dar dostrzegania pewnych zjawisk w kryształowej kuli. Mam wrażenie, że i siostra taki dar posiada. O nie, nie, nie. Nie, nie mogę tego zrobić. Próby przepowiadania przyszłości to jest grzech. Roz poczuł się zbity z tropu. Nie przypuszczał, że zakonnica przyjmie taki punkt widzenia. Zręcznie zmienił taktykę. Nie należy patrzeć w przyszłość. Ma siostra zupełną rację, ale patrzenie w przeszłość to co innego. W przeszłość? Owszem, przeszłość kryje wiele dziwnych rzeczy. W przebłyskach powracają do człowieka, widać je przez chwilę, po czym znów znikają. Niech siostra nie stara się dojrzeć w kuli niczego, czego nie wolno jej oglądać. Proszę po prostu wziąć ją w ręce. Właśnie tak. Spojrzeć w nią. Zajrzeć w głąb. Tak. Głębiej. Jeszcze głębiej. Czy przypomina sobie siostra? Chyba tak. Słyszy siostra, co do niej mówię i może odpowiadać na moje pytania. Czy siostra mnie słyszy? Siostra Maria Angelique z niezwykłą czcią wzięła do rąk kryształową kulę i zaczęła się w nią wpatrywać. Oczy jej straciły wyraz, jakby nagle przestała cokolwiek widzieć, a głowa osunęła się na piersi. Wydawało się, że zapadła w sen. Doktor delikatnie wyjął kryształ z jej rąk i położył go na stole. Uniósł jej powiekę, potem usiadł obok mnie. Musimy poczekać, aż się obudzi. Sądzę, że nie potrwa to długo. Miał rację. Po upływie 5 minut siostra Maria Angelique poruszyła się. Powoli, jak w półśnie, otworzyła oczy. Gdzie ja jestem? Tu. W domu. Trochę się siostra zdrzemnęła.
Miała siostra sen, prawda? Owszem, miałam sen, tak. Czy śniła się siostrze kryształowa kula? Tak. Proszę nam o tym opowiedzieć. Uzna mnie pan za obłąkaną, myślę, doktor. Widzi pan, w moim śnie kryształ był świętym symbolem. Wyobraziłam sobie nawet drogiego Chrystusa, nauczyciela kryształu, który umarł za swoją wiarę, a jego uczniowie byli prześladowani, ścigani. Ale wiara przetrwała. Tak, przez 15 000 pełnych księżyców, to znaczy przez 15 000 lat. Jak długo trwał pełny księżyc? 13 zwykłych księżyców. Tak, tak, to wydarzyło się podczas 15-tysięcznego pełnego księżyca, oczywiście. Ja byłam kapłanką 5 znaku w domu z kryształu. No to było w pierwszych dniach nastania 6 znaku. 6 znaku! Zbyt wcześnie, to błąd. Tak, no przypominam sobie, 6 znak. Co ja mówię? Ja chyba majaczę. Nie, no. To się nigdy nie wydarzyło. Dobrze, już. Dobrze. Proszę się tym nie martwić. Doktor, ja nie rozumiem tego. Dlaczego ja miewam te sny, te senne urojenia? Proszę raz jeszcze spojrzeć w kryształ. Kiedy powiem jakieś słowo, proszę odpowiedzieć mi innym. Będziemy to kontynuować, dopóki siostra się nie zmęczy. Proszę skoncentrować swe myśli na krysztale, a nie na tych słowach. Kiedy ponownie rozpakowałem kulę i wręczyłem ją siostrze Marii Angelique, zauważyłem, że dotyka jej z wielką czcią. Kryształ leżał na czarnym aksamicie pomiędzy jej smukłymi dłońmi. Wpatrywała się w kulę swymi dużymi, wyrazistymi oczami. Nastała krótka cisza. A potem doktor powiedział: Ogar. Śmierć. Nie zamierzam relacjonować tu szczegółowo całego eksperymentu. Doktor rozmyślnie wprowadzał wiele nieistotnych i nie mających znaczenia słów. Inne natomiast powtarzał kilkakrotnie, czasami otrzymując na nie identyczną odpowiedź, a czasem odmienną. Tego wieczora w małej willi doktora nad urwiskiem omawialiśmy wyniki doświadczenia. Doktor odchrząknął i przysunął do siebie swój notatnik. Rezultaty są i bardzo interesujące, i bardzo dziwne. Wymawiając słowa 6 znak, otrzymywałem różne odpowiedzi. Zagłada, purpura, ogar, moc, a potem ponownie zagłada i w końcu moc. Później, jak pan zapewne zauważył, odwróciłem tę metodę, osiągając następujące wyniki. Odpowiedzią na słowo zagłada było słowo ogar. Na purpura – moc, na ogar – ponownie śmierć, a na moc – ogar. To jeszcze jest spójne, ale przy kolejnym powtórzeniu słowa zagłada usłyszałem słowo może, które wydaje się zupełnie oderwane od kontekstu. Na słowa 5 znak uzyskałem odpowiedzi błękit, myśli, ptak, znowu błękit i w końcu dość sugestywne zdanie – otwarcie – umysłu na umysł. Z faktu, że 4 znak wywołał słowo żółty, a następnie światło, a 1 znak krew, wnioskuję, że każdemu znakowi przypisany jest określony kolor i być może jakiś specjalny symbol. W przypadku 5 znaku jest to ptak, a 6 ogar. Przypuszczam jednak, że 5 znak przedstawia to, co jest powszechnie znane jako telepatia, otwarcie umysłu na umysł. 6 znak
Niewątpliwie oznacza moc niszczycielską. A jaki wobec tego jest sens słowa może? Przyznam, że nie potrafię tego wyjaśnić. To słowo wprowadziłem później i otrzymałem typową odpowiedź. Statek. Na słowa siódmy znak siostra odpowiedziała najpierw życie, za drugim razem miłość. Na ósmy znak natomiast nic. Wnoszę z tego, że siódmy był sumą i ilością znaków. Ale siódmy nie został osiągnięty, ponieważ podczas szóstego nadeszła zagłada. Ach, tak pan sądzi. Widzę, że traktujemy te chaotyczne majaczenia bardzo poważnie. W rzeczywistości są one interesujące jedynie z medycznego punktu widzenia. Z pewnością przyciągną uwagę badaczy ludzkiej psychiki. Szanowny panie, nie mam zamiaru ich publikować. Nie? A zatem skąd bierze się pańskie zainteresowanie? Ma ono charakter wyłącznie osobisty, choć oczywiście sporządzę notatki dotyczące tego przypadku. Rozumiem. Doskonale. No cóż, życzę panu dobrej nocy, doktorze. Jutro wracam do miasta. Ach, tak! Odniosłem wrażenie, że za tym okrzykiem kryło się zadowolenie, a być może nawet ulga. Życzę panu powodzenia w pańskich badaniach. A kiedy się znów spotkamy, proszę nie wypuszczać na mnie ogara śmierci. Mówiąc te słowa, trzymałem jego rękę w swojej dłoni i poczułem, że zadrżała. Szybko się jednak opanował. Dla człowieka kochającego władzę, cóż to byłaby za władza? Trzymać w garści życie wszystkich istot ludzkich. Na tym kończy się mój bezpośredni związek z całą sprawą. Później wpadł mi w ręce notatnik, a zarazem pamiętnik doktora. Przytoczę tu kilka wyrywkowych zapisków, zaznaczając, że uzyskałem do nich dostęp dopiero po upływie pewnego czasu. 5 sierpnia. Odkryłem, że mówiąc o wybranych, siostra M.A. miała na myśli tych, którzy przedłużali rodzaj ludzki. Najwyraźniej otaczani byli najwyższymi honorami i wynoszeni ponad stan kapłański. Należy to porównać z postawą pierwszych chrześcijan. 7 sierpnia. Nakłoniłem siostrę M.A., by poddała się hipnozie. Udało mi się wprowadzić ją w hipnotyczny sen i trans, ale nie nawiązałem z nią żadnego kontaktu. 9 sierpnia. Czy istniały w przeszłości cywilizacje, wobec których nasza jest niczym? Dziwne, gdyby tak było i gdybym ja był jedynym człowiekiem, który na to wpadł. 12 sierpnia. Siostra M.A. zupełnie nie ulega sugestii w trakcie hipnozy. Jednak z łatwością daje się wprowadzić w trans. Nie potrafię tego zrozumieć. 13 sierpnia. Siostra M.A. wspomniała dzisiaj, że w stanie łaski wrota muszą być zamknięte, aby nikt inny nie zapanował nad ciałem. Interesujące, ale nie zrozumiałem. 18 sierpnia. A więc pierwszy znak jest niczym innym jak... Tu słowa zostały zamazane. Zatem ilu trzeba będzie stuleci, by osiągnąć 6? A gdyby istniała jakaś droga na skróty do potęgi? 20 sierpnia. Umówiłem się z pielęgniarką, że przyjdzie do mnie wraz z M.A. Powiedziałem jej, że konieczne jest podawanie pacjentce morfiny. Czy jestem obłąkany? Czy też zostanę nad człowiekiem, trzymającym w swych rękach potęgę śmierci? Tutaj notatki się kończą. List otrzymałem, jak sądzę, 29 sierpnia. Na kopercie, która została wysłana pod adresem mojej szwagierki, pochyłym, typowym dla cudzoziemca charakterem pisma, wypisane było moje nazwisko. Otworzyłem ją z nieskrywaną ciekawością. A treść listu brzmiała... Monsieur...
Choć widziałam pana zaledwie dwukrotnie, czuję, że mogę panu zaufać. Bez względu na to, czy moje sny są realistyczne, czy też nie. Ostatnio stały się bardziej wyraziste. I właśnie, monsieur, chcę poruszyć jedną sprawę. Ogar śmierci nie jest sennym widziadłem. W czasach, o których panu opowiadałam, czy są one rzeczywiste, czy też nie? Ja sama tego nie wiem. Ten, który był strażnikiem kryształu, przekazał ludziom szósty znak za wcześnie. Do ich serc przeniknęło zło. Posiadali moc zabijania, kiedy tylko chcieli. I mordowali bez żadnej sprawiedliwości, w gniewie. Upoiła ich żądza władzy. Kiedy to dostrzegłyśmy, my, które jeszcze wtedy byłyśmy czyste, zdałyśmy sobie sprawę, że znów nie zamkniemy kręgu i nie dotrzemy do znaku wiecznego życia. Tego, który miał zostać następnym strażnikiem kryształu, zmuszono do działania. Aby stare mogło umrzeć, a nowe po niekończących się stuleciach powrócić, wypuścił Ogara śmierci na morze, dokładając starań, by nie zamknąć kręgu. A morze powstało na kształt psa i pochłonęło cały ląd. Przypomniałam sobie to już kiedyś na stopniach ołtarza w Belgii. Doktor Rose. On należy do bractwa. Zna pierwszy znak oraz kształt drugiego. Choć jego znaczenie jest ukryte przed wszystkimi, z wyjątkiem kilku wybranych. Dzięki mnie pozna szósty. Do tej pory stawiałam mu opór, ale staje się coraz słabsza, monsieur. Niedobrze się dzieje, monsieur. Kiedy moc zdobywa władzę, zanim nadejdzie jej pora. Wiele stuleci musi minąć, zanim ten świat dojrzeje do tego, by ująć w swe ręce moc zadawania śmierci. Błagam pana, monsieur, pana, który kocha dobro i prawdę, o pomoc, zanim będzie za późno. Pańska siostra w Chrystusie, Marii Angelique. Upuściłem kartkę na podłogę. Grunt pod stopami wydał mi się mniej pewny niż zwykle. Potem zebrałem myśli. Niekłamana, autentyczna wiara tej biednej kobiety niemalże udzieliła się mnie. Jedno było pewne. Doktor Rose, opanowany rządzą zbadania tego przypadku, znacznie przekraczał swoje zawodowe uprawnienia. Postanowiłem tam pojechać i nagle wśród korespondencji dostrzegłem list od Kitty. Natychmiast rozdarłem kopertę. Stała się rzecz straszna. Pamiętasz małą willę nad urwiskiem, należącą do doktora Rose? Wczoraj w nocy osunęła się po zboczu. Doktor i ta biedna zakonnica, siostra Marie Angelique, zginęli. Rumowisko na plaży wygląda niesamowicie. Z daleka przypomina wielkiego psa. List wypadł mi z ręki. Pozostałe wydarzenia mogą być zbiegiem okoliczności.
Niejaki pan Rose, który, jak stwierdziłem, był bogatym krewnym doktora, zmarł nagle tej samej nocy. Podobno rażony piorunem. O ile wiadomo, przez okolice nie przeszła żadna burza, choć kilka osób twierdziło, że słyszało huk jednego grzmotu. Na ciele zmarłego zauważono oparzenie o dziwnym kształcie. W testamencie wszystko zapisał swemu bratankowi, doktorowi Rose. Przypuśćmy zatem, że doktorowi Rose udało się wydobyć od siostry Marii Angelique tajemnicę szóstego znaku. Zawsze wydawał mi się człowiekiem pozbawionym skrupułów. Nie zawahałby się przed zgładzeniem swego stryja, gdyby był pewien, że ujdzie mu to bezkarnie. Ale w moim umyśle ciągle rozbrzmiewa jedno zdanie z listu siostry Marii Angelique. Dokładając starań, by nie zamknąć kręgu. Doktor Rose nie dołożył tych starań. Być może nie wiedział, jakie należy podjąć kroki, bądź też nie zdawał sobie sprawy z potrzeby ich podjęcia. Więc siła, którą się posłużył, powróciła, zataczając pełny krąg. Ale to oczywiście nonsens. Wszystko można wytłumaczyć w sposób naturalny. To, że doktor wierzył w halucynację siostry Marii Angelique, dowodzi po prostu, że on sam był także nieco niezrównoważony psychicznie. A mimo to niekiedy śni mi się leżący pod dnem morza ląd, którego mieszkańcy osiągnęli niegdyś stopień cywilizacji znacznie przewyższający nasze zdobycze w tej dziedzinie. A może pamięć siostry Marii Angelique wybiegała w drugą stronę, co, jak mówią niektórzy, jest prawdopodobne. Może to miasto kręgów należy do przyszłości, a nie do przeszłości. Nonsens, nonsens. Oczywiście, wszystko to tylko zwykła halucynacja. Było to słuchowisko według opowiadania Agaty Christie pod tytułem Ogar śmierci. Wystąpili William Ryan, Krzysztof Kołbasiuk, Kitty, Krystyna Królówna, dr Rose, Andrzej Ferenc, siostra Marii Angelique, Joanna Sobieska. Opowiadał Krzysztof Gosztyła. Tłumaczenie Grażyny Wojdy i Doroty Malinowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, Polskie Radio S.A. Adaptacja i reżyseria Janusza Kukuły, Polskie Radio S.A. Producentem nagrania jest wydawnictwo RTW.